Proszę Państwa, strach pomyśleć, czego my tu jeszcze będziemy świadkami w toczącej się wojnie z Polskością. Jeżeli możliwa jest akcja niszczenia, profanacji obrazu Częstochowskiej Matki Bożej, to znaczy, że wszystko jest możliwe. A to, co możliwe, na pewno kiedyś się zdarzy. Jak powiedział przeor Jasnej Góry, to atak na istotę Polskości. Na sam główny nerw naszej tożsamości narodowej i religijnej. Tak właśnie jest. Napastnicy są coraz bardziej rozzuchwaleni, ponieważ są inspirowani, popierani i zachęcani przez silne lobby antynarodowo-polityczno-medialne. Stworzyli cały przemysł pogardy który pracuje pełną parą nad unicestwieniem polskiego ducha, naszej wrażliwości moralnej, tożsamości historycznej, solidarności i patriotyzmu. Przerażającym epizodem tej wojny były zajścia na krakowskim przedmieściu po tragedii smoleńskiej, kiedy to wściekli prowokatorzy, chronieni przez służby porządkowe, napuszczani przez media, znieważali, opluwali, poniżali spokojnych ludzi oddających hołd ofiarom zamachu. Przejmujący film dokumentalny pod tytułem Krzyż o tych zajściach zrobiła Ewa Sankiewicz. Jeżeli teraz ojciec przeor dramatycznie pyta, kto poderwie naród do pamiętania, do obrony jego godności, jego prawdziwej wolności w myśleniu i działaniu, to odpowiadam: są tacy pisarze, publicyści, politycy, twórcy, chociażby reżyser Antoni Krause, atakowany bezpardonowo za sam pomysł nakręcenia. Uczciwego filmu o Smoleńsku. Jednak poderwać naród do obrony godności i wolności powinni także, a może nawet przede wszystkim kapłani, czekamy na chrześcijańskie non possumus. Tak się złożyło, że mija rok ustanowiony przez Sejm Rokiem Piotra Skargi. Gdyby popularni w telewizorach ksiądz Boniecki, biskup Pieronek, zechcieli sięgnąć do dorobku tego wielkiego kaznodziei, poruszyliby zapewne serca i umysły. Pogubionych owieczek polskiego kościoła i pomogliby ojczyźnie. Niektórzy Polacy, zwani żartobliwie lemingami, poddali się prasowaniu mózgów, poszli złą drogą, ale nie stanowią oni większości społeczeństwa, natomiast posiadają nadreprezentację w polityce i w mediach. Przykładowo dwie lewackie partyjki SLD i ruch PT. Czyli wylniałe, zgrane komuchy plus ciemna naćpana Hołota, dostały y, razem 18% głosów. Ponieważ głosowało jedynie pół elektoratu, połowa wyborców, mają te dwie partyjki 9% społeczeństwa, poparcie 9% społeczeństwa, a panoszą się w telewizorach, w radiostacjach, w gazetach, ze swoją agresją, hamstwem, nihilizmem, pogardą, nienawiścią, tak natrętnie, jakby do nich należał nasz kraj. Podobnej sytuacji przed wiekami ksiądz Skarga przestrzegał. Gdzie w duchowych rzeczach zgody nie masz, tam jej i około świeckich nie będzie. Ożywiaj, dobrotliwy Panie, lud nasz, aby dobrych uczynków i cnót świętych chrześcijańskich Rzeczpospolitą trzymał i od upadku bronił. Czego, szanownym Państwu, z okazji świąt Bożego Narodzenia z całego serca życzę, załączając z pewną taką nieśmiałością fragment mojej ulubionej, ukochanej kolendy, którą może się razem ze mną zaśpiewać, zamruczeć. Podnieś rękę, Boże Dziecie, błogosław ojczyznę, miłą. W dobrym zdrowiu, w dobrym bycie Twieraj jej siłę swą siłą Dom nasz i całą I wszystkie wioski z miastami A słowo ciałem się stało I mieszkało między nami